dobrze, że jakieś poprawki do piłka dostać. To ja. Zapiszcie. Słońce miało być. To mógł być Amur, wiesz? On pomału pitał i poszedł w lewo. Lider. O, jeb lider. Dobrze, że teraz nie przerywię. Zmęczenie materiału. Wiązać nowo, bo zerwałem cały zestaw. Lider pękł. Bardziej w lewo i dalej. Poszło po palcu. Musisz trochę dopracować, żeby rękoma nad, równo w osi ciągnąć rękoma. Tak, bo tak krzywo machasz. I ci nie leci do celu tego. Bardziej w lewo musisz, nie? Nie. Poczekaj tam chwilę, stój tam, gdzieś tu masz, nie?
Wiem, jaki masz błąd, zaraz ci powiem. No i po około 8 godzinach bez brania mamy pierwsze branie. Doczekaliśmy się Amura. Malutki amurek tam taki, nie wiem, nie będziemy go ważyć, nie będziemy go męczyć, na około 10 kilo. Branie było takie bardzo delikatne. Mamy amurka. Oczywiście punkt G 24 mm. No cały czas się, kurczę, zastanawiam, dlaczego te amury tak nas tutaj często odwiedzają, a
nie odwiedzają nas no, jakieś takie no, większe karpie 25+, bo na takiego właśnie czekamy, a i tu wydaje mi się, mam troszeczkę takie obawy, że te amury psują nam miejscówkę zakarmioną, że no, że te amury wyjadają nam naszą zanętę i te karpie, na które czekamy, po prostu nie mogą wejść w naszą zanętę, bo tej zanęty nie ma, bo amury nam je wyjadają i takie mam troszeczkę no, obawy, no ale trudno. Ale nie ma co się martwić. Amur też fajna ryba. Już wam pokazuję. Co robi? No to jest jednak niedobry pomysł. Zlagamy. Fajna mata, słuchajcie. Byliście tego świadkiem. Fajna mata, naprawdę mega mata do przytrzymywania dużych ryb, bo karpia złowicie, sobie karp odpoczywa w takiej macie z wodą. Mega bezpieczne to jest dla karpia. Z taką matą wchodzicie sobie do wody, mata jest pływająca, robicie sesję zdjęciową sobie w wodzie. Natomiast no, tyle wody w takiej macie dla amura to nie jest dobry pomysł. Także no, ja pierwszy raz coś takiego zrobiłem, żeby amura włożyć do takiej maty z taką ilością wody. Jak widzieliście, no, mało brakowało i amur wylądowałby na trawie. Także w sumie mógłbym to ujęcie skasować, usunąć, ale specjalnie je zostawimy dla was, żebyście widzieli, że taka mata pod takiego amura z wodą to nie jest dobry pomysł. Czyli dla amura lepsza jest kołyska bez wody w środku. No bo tutaj amur może się rozpędzić, no i widzieliście co przed chwilą zrobił. Także słuchajcie, ja wezmę go, nie będę tutaj pozował do zdjęcia z tym amurem. Włożę go do wody w worku i w wodzie może pokażemy wam tego amura delikatnie, jak bo szkoda ryby. I szkoda ryzykować, żeby teraz wodę wylewać z tej maty. Dobrze, że mamy worek jeszcze, także zamknęliśmy rybę w worku. Także teraz nam się nie rozpędzi. Ale nie będziemy ryzykować, nie będziemy robić sesji zdjęciowej w taki właśnie sposób. Boję się to nagrywać na mnie. Czemu? Zaraz wyświecuję. Nie, no idę z tym do wody z nim wszystkim, z powrotem. Powódź się? Już zapnij go. Bo ale świecę zrobił. Nie chcę wystartować. No. Dziękuję. Co za wariat. Dobrze, widzicie, że bezpiecznie robić. Najbezpieczniej robić sesje zdjęciowe z rybami w wodzie. I broń Boże, nie wstajemy z rybami tak. Bo jak taka ryba duża, powiedzmy 10, 15, 20 kg spadnie nam z takiej wysokości, uderzy bębychami o ziemię, o kamienie, to jest po rybie. A bardzo często widzę zdjęcia na Facebooku, ludzie po prostu no nie umieją, robią to niekiedy nieświadomie, ale nie umieją robić fajnych zdjęć, bezpiecznych zdjęć z rybami, bezpiecznych dla ryby. Może zrobimy tak, że jak złowimy jakąś rybkę jutro, to na macie z jakimś karpiem omówimy wam kilka, tym początkującym karpiarzom, kilka takich jakichś tematów, zagadnień, na co zwrócić uwagę, jak mamy rybę już złowioną na macie. Idziemy na obiad, bo Madzia zrobiła obiad, albo kończy, obiezuje się obiad i było branie.
ostatnio jechał. To mówiłem, że taki czas, no? No? Wyjazd? Nie, jest tak jeden z nich. Teraz pluje, wiesz? Pluje. Nie wiem, co zrobić z tym haczykiem. Pluje, pluje. Stresa mam, ja dobra, to płynę dalej. To wybranie się po prostu. Tak bardziej to chciało jechać? O, szczytówka, możesz go, możesz go. Fajne na takiej drodze, to każde branie to może być taka wyżarzyna. Fajnie. Godzina 18.30. Dzisiaj jest co? Poniedziałek, nie? Czyli taki pierwszy dzień, gdzie byliśmy sami bez Jarka. Fajna pogoda dzisiaj była. Słoneczko wyszło. Nawet troszeczkę nas przygrzało, przyczerwieniło. I cisza się zrobiła. I dopiero teraz pierwsze branie w dzień. A nie, jeszcze na murek był taki, nie? Mały. Ale dużo mniej brań dzisiaj niż ostatnimi dniami. Byłem jeszcze u Ardiego, bo Ardi Welcome siedzi tam na 19. Dzwonił do mnie, żeby mu pomóc, bo miał karpia 24 kilo, żeby mu porobić fotki. Także byłem tam u niego, Madzia pilnowała wędek. Wróciłem. No i dosłownie powiedziałem 5 minut, gdzie? Minutę przed braniem powiedziałem, kurczę, już ta godzina i brania nie było dzisiaj w dzień. No i pojechało. Także holujemy rybkę, zobaczymy co to będzie. Muszę kurde mocno na ten. Daleko? Wariacie. No i słuchajcie, kolejny amur. Nie wiem, który to już, 11, 12, nie wiem. Nie wiem co powiedzieć. Wiadomo, że nie można się martwić. I nie można mlaskać, że amury biorą. Fajnie. Fajnie, że jest ryba na macie. No ale ja naprawdę czekam na tego 25 plus karpia. A tu cały czas amury, 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 amury nam wjechały i... Ja nie złowiłem od wczoraj karpia. Miałem 3 amury od wczoraj, ani jednego karpia. Nie wiem co jest grane. Co my mamy dzisiaj, bo się gubię. Poniedziałek wieczór. Przed nami jeszcze 3 nocki.
dobrze mówię, na wtorek, na środę i na czwartek rano, tak? Bo w czwartek rano musimy jechać już w stronę Polski, o 6 rano w czwartek, czyli mamy 3 nocki przed sobą i postanowiliśmy z Madzią zmienić strategię. Bardzo dużo amurów nam wchodzi. Mieszaliśmy ten punkt G z orzechem tygrysim, zalewaliśmy to wszystko punktem G, likwidami. I sobie postanowiliśmy zrobić taki eksperyment, że będziemy sypać teraz przez te ostatnie 3 doby, 3 nocki, będziemy sypać tylko i wyłącznie samego szprota, kulkę 20 mm. To wszystko będziemy zalewać likwidem. Nie dajemy w ogóle orzecha tygrysiego. Idzie do wody sama kula. Na włos będziemy dawać takie, może nie takie, jak teraz pokazuje, połączone podwójne, tylko takie będziemy przynętówki 20 obcinać i będziemy robić z tego takiego dużego dumbbellsa. I takie zestawy będą lecieć do wody. Może na niektórych pojedyncza 20 tonąca, czyli taka sama jak zanęta, czyli zestaw będzie bardzo podobnie albo identycznie wyglądał na dnie jak kulki zanętowe. No i robimy taki eksperyment z ciekawości, zobaczymy co to da, czy amury dalej będą brały, czy amury też będą wchodziły w tą kulę, czy może to troszeczkę zmieni tą całą sytuację i amury przestaną wchodzić i wejdą karpie w szprota. Także taki prywatny, że tak powiem, eksperyment, czy na Ontario ryby wejdą w szprota i w samą kulę. Bez orzecha, bez kukurydzy, bez peletu, bez niczego. Sama kula. Jak to ładnie się klei. Wygląda jak jakieś pajączki. No i mamy poniedziałek rano. Poniedziałek, dobrze mówię? Wtorek rano, przepraszam. Mi się wszystko miesza. Mamy wtorek rano, tak, bo jeszcze 2 nocki zostały. Na środę i na czwartek, tak. Mamy wtorek rano, czyli pełne 2 dni nam zostały i pełne 2 nocki. W czwartek rano jedziemy do domu, tak jak wspominałem. Dzisiaj w nocy jeden mały karp, taki wypuszczony w podbieraku, taki około tam 8-10 kg. I amur o 8 rano
znowu Amur, nasz Prota, pojedynczą 20 mm. Karpie coś, kurczę, nie chcą wchodzić przez ostatnie dwie doby. Jeden karp, reszta same amury. Co, idę spombować, bo mam taki plan, że całe to wiaderko mam kulek 20 w szprocie. I taki mam plan, żeby je dzisiaj zaspombować tak do godziny 16, to całe wiaderko. Tam mam 10 kg szproty. No, żeby rozsypać to wszystko, taki dywan w szprocie i dwa kije tam mają lądować. I będziemy czekać na karpie. Jutro rano pobudka i kolejne 10 kg szprota z pombem do wody. I to będzie praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o nęcenie. Czyli takie 20 kg trzeba, znaczy trzeba, nie trzeba, nie trzeba, ale należałoby wsypać, żeby tutaj te karpie ściągnąć i zobaczymy, co to da. Bo widzę, że amury też tą szprotkę wyjadają. I sama kula, tak jak wspominałem, już nie będziemy sypać, nie będziemy dodawać orzecha. Sama kula i... No i czekamy. Taka taktyka na te ostatnie dwa dni. Idę spombować. No i czekamy. Czekamy na ryby. Jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że całą noc padał deszcz. Ulewa była masakryczna. No wczoraj był taki jeden fajny dzień, taki, że słoneczko świeciło. Można było troszeczkę wyjść, nawet się poopalać. No i od wieczora, jak zaczęło padać, tak całą noc padało, cały poranek. Tam ten mój amur to jeszcze końcówka deszczu. No i teraz godzina 10 rano. Już widać, troszeczkę się przejaśnia, ale też zapowiadają, niby na dzisiaj aplikacja pokazuje, że dzisiaj cały dzień deszcz i w nocy, no, dzisiaj w nocy, która będzie, też ma być cały dzień deszcz, no, całą noc deszcz. No ale widzę, te aplikacje nie są dokładne, no bo miało dzisiaj cały dzień padać, a troszkę się przejaśnia, także jest dobrze. No, no ale na Ontario nie ma co się poddawać, bo to jest taka woda, że czy deszcz, czy słońce, wszyscy tak gadają tutaj, Chorwaci, czy są brania, czy nie ma brań. Trzeba spombować, trzeba karmić, bo tu są takie ilości ryb, to już pewnie mówiłem, że jak wjeżdżają, to czyszczą wszystko. Także nie można do czegoś takiego doprowadzić, że w łowisku, w którym siedzicie 3-4 dni, nie ma w miejscówce, gdzie zarzucacie zestaw, że nie ma po prostu zanęty na dnie. Także trzeba spombować. Także hasło zasiadki. Trzeba spombować. Tak, bo tak.